zmierzają zawodnicy do prezentacji. Przywitajmy ich tradycyjnie gromkimi oklaskami. Przed nimi adepci, wychowankowie Jacka Woźniaka. Proszę Państwa, Maksymilian Pawełczak, Emil Maroszek, Adam Kutkowski. Jest to przyszłość bydgoskiego sportu żużlowego. Kwiaciarnia Brzos. Z numerem 2 wnuk doskonałego przedlaty żużlowca Antoniego, Kacper Woryna. Numer 3 jeździł w barwach bydgoskiej Polonii. Teraz jest jednym z najlepszych żużlowców w Polsce, Dominik Kubera. Numer 4 powrót do Abramczyk Polonii w sezonie 2023. Andreas Jagertania. Numer 5, trzykrotny indywidualny mistrz świata, Niki Pedersen. Numer 6, Szymon Schlauderbach. Numer 7, indywidualny mistrz świata, Artiom Łaguta. Numer 8, indywidualny wicemistrz świata, Patryk Dudek. Numer 9, Benjamin Basso. Kończyk, który będzie jeździł w barwach bydgoskiej Abramczyk Polonii. Numer 10, nadzieja bydgoskiego, nie tylko bydgoskiego, polskiego żużla, Wiktor Przyjemski. Numer 11, dwukrotny indywidualny wicemistrz świata, Jarosław Hampe. Numer 12, lider Beniaminka tegorocznej Ekstraligi, Wilków Krosno, Andrzej Slepiewiec. Numer 13, nowy kapitan zespołu Abramczyk Polonii Bydgoszcz, Duńczyk Kenneth Gierre. Numer 14, kolejny bydgoszczanin, Daniel Jeleniewski. Numer 15, startujący w barwach Abramczyk Polonii, Francuz Dawid Bellego. Numer 16, wychowanek bydgoskiej Polonii, obecnie startujący w barwach gorzowskiej stali, Szymon Woźniak. Zawodnikami rezerwowymi dzisiaj będą nowy nabytek Polonii, junior Oliwier Puszkiewicz. I numer 2, Krzysztof Lewandowski, numer 18. Thank you.
zajął zawodnik, który był drugi w wyścigu dodatkowym, prawda? Szymon Woźniak! 11 punktów plus 2. A nagrodę wręczy prezes i właściciel Abramczyk Poly. Wolni Bydgoszczu, przepraszam, Jerzy Kanclerz. Kwiaty, proszę Państwa, zawodnikom wręcza Natalia, wnuczka, proszę Państwa, Mieczysława Pułkarda, która jest tutaj na zawodach wspólnie ze swoją córką i prawnuczką Julią. Drugie miejsce w dzisiejszym turnieju po wyścigu dodatkowym zdobył Dominik Kubeda, 11 punktów plus 3. A nagrodę wręcza, proszę Państwa, Paweł Majewski, prezes Enea S.A. Kwiaty od wnuczki Mieczysława Pułkarda, pani Natalii. I wreszcie, proszę Państwa, zwycięzca dzisiejszego 34. kryterium masów, Artiom Łaguta, 13 punktów. Nagrodę wręczy honorowy patron dzisiejszego kryterium masu, pan Ryszard Czarnecki. Myślę, proszę Państwa, że możemy być usatysfakcjonowani poziomem dzisiejszego turnieju. A jeszcze, proszę Państwa, właściciel i prezes firmy Interwag ze Żnina, pan Wacław Górny, wręczy zawodnikom zestawy elektronarzędzi akumulatorowych. Na pewno bardzo praktyczne te zestawy, proszę Państwa, elektronarzędzi akumulatorowych zawodnikom przydadzą się w warsztacie. Artiom Łaguta, Dominik Kubera, Szymon Woźniak, zwycięzcy 34. kryterium masów polskich mistrzów.